Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejna część, chyba ósma i kolejna sesja, chyba trzecia z Resident Evil Revelations! O mój Jezu, kiedy ja w tą grę grałem ostatnio? Chyba z prawie miesiąc temu, może z 2-3 tygodnie temu raczej. Tak, ale to jeżeli to 3 tygodnie temu, no to to jest z definicji prawie miesiąc, tak więc tak czy siak ostatnio w Resident Evil Revelations. Ja z Toksikiem doszedłem do momentu, kiedy Jill i Parker musieli tam zrestartować jakiś system na statku i później woda się zaczęła wlewać i oh my god, co my teraz zrobimy, bo zatoniemy. Tak czy siak, było fajnie. Jakby co, teraz jestem sam, no nie? Epizod 6 na 12 dostępnych już. Myślę, że ta sesja to będzie ponad połowa gry. Wybierz strój. Nie, nie, nie chcę niczego usuwać. Chcę zobaczyć to. Wybierz strój. A, dobra, to odblokowywane w trybie szturmu. Okej. Który jest lepszy? Ten czy ten? Niech będzie ten. Ta, nieważne. Dobra, jest. Jako, że gram Jill, to i dla niej tylko i wyłącznie zmienię strój. Dobrze, że zapisujesz zawartość, zapisuj to szybciej. Tak. Więc wczytaj grę. Gdzie to było? To było tu. 4/4, Jezu Chryste. Dziś mamy 22. W sumie też jestem ciekaw, kiedy ta część zostanie przesłana na YouTube, bo teraz mam jeszcze z Silent Hilla prawie wszystko. Z 10 części się przesyła. Zaplanowana każda część na jeden dzień. Okej, okay, Morze Śródziemne. 23:16. Znaleźli statek. Oczywiście wiem, o co tu chodzi, ale nie powiem wam. No i teraz możemy szaleć z amunicją, ile tylko chcemy. O, tą muzykę też bardzo lubię. Pompuję cię do akcji, kurde. Dobra, jak tam Genesis? 21%. Tu niczego nie ma, dobra, idziemy. Poprzypominam sobie trochę sterowanie. Dobra, jest. To nóż. Idziemy. Trójkąt granat, kółko marycha, kwadrat strzał, X obrót. I interakcja też. O! Nie teraz! Muszę najpierw odnaleźć tę dwójkę! Niech sobie... Jak sobie... Jak sobie, kurde, chcesz? Czy czasem też macie coś takiego, że jak gadacie, to wam się odbija? Coś tam stoi w gardle, kiedy gadacie? Bo ja często mam coś takiego i bardzo mi się to nie podoba. Wkurza mnie to. Zapewne jak zdążyliście zauważyć. Nie przyda się, ale... Jak tam Jessica? Jestem Chris Redfield. A ty w ogóle jak masz na nazwisko? Jestem ciekaw. Kto wie? Okej, tu trzeba uważać. O! Dobra, w sumie nie będę nawet musiał chyba z nimi walczyć. Mogę po prostu... Taka zniewaga, kurwa, krwi... WYMAGA! Chciałem załatwić to po dobroci, ale widać, z wami się nie da. Shit! Wstawaj, kurde! Niech będzie. Wynocha. Cholera! Dobra. 1%. A nie, dobra, chwila. Tako zrobimy. Aha, co za pierdoła!
No dobra, chciałem to załatwić po dobroci, ale widać, że się z wami nie da. Przestańcie znikać. Dobra. Jessica, możesz sobie bić, mnie to nie obchodzi. Jestem takim zarąbistym partnerem. O! To się nam przyda. O, nie tędy? Dobra. Kurde, chyba wiem, gdzie muszę iść. Tędy. O, wezmę przy okazji to. Tutaj. No. Dobra, jest. Jestem Chris Redfield. Szukam Parkera i Jill. Dobrze wiecie, że jestem niebezpiecznym motherfuckerem. Dobra. Pistoletem teraz trochę postrzelam. Chwila. Co my tu mamy? Nic takiego. Nikt nam nie zostawił amunicji. No co za sknery. Tam też niczego nie ma, dobra. Gdzie konkretnie musimy iść? A, przed siebie i tyle. Tak w sumie myślałem też ostatnio, żeby zrobić coś takiego, też taki rezydentowy maraton, no nie? Tak jak ja to zrobiłem, planuję zrobić z Silent Hillem i raczej zrobię. Ale chciałbym raczej skupić się tylko i wyłącznie na klasykach. 1, 2, 3, kod Weronika, Zenza. Chętnie bym takie gry poprzechodził. Mam jeszcze Outbreak, ale Outbreaka nigdy nie ukończyłem. Nie podoba mi się ta gra za bardzo. Ale mógłbym to zawsze zrobić na wizji, nie? No i ewentualnie też czwórkę, jakbyście chcieli. Może piątkę. Szóstkę nie wiem, czy ukończę. Mam nadzieję, kurde. A, okej. Już wiem, co tu będzie. Nie otwieraj! Chyba ci coś mówiłem! Dobra. Ha, brzydalu, dobrze powiedziane. A to mnie, kurde, zapierdzielą. A, to flash, kurde, chyba. Masz. Jestem, kurde, Chris Redfield, a nie, zaraz. Jeszcze nie jestem na sterydach. Mam jakieś granaty? Nie. Cholera. Nic z tego. Mi się wydaje, że to, co on tam robił, to oznaczało, że przykował się cios, który by mnie zabił jednym ciosem. Cios, który by mnie zabił jednym ciosem. No ja pierdzielę, co za masło maślane. Dobra, przynajmniej, kurde, jednego rozpierdzielić. Żeby był spokój. Czemu ruszacie się tak szybko? Dobra, strzelba. Chodź. Jessica, bierzcie, nie mnie. Jestem takim dżentelmenem. Cholera. Uuu! Prawy sierpowy! Okej. Widziałem tam amunicję, ale to chyba do pistoletu. Na razie mi się nie przyda. What? Tak to się robi! Fuck me! Drugi był za mną! Kurde, jeden z was w końcu padł! Czemu za mną łazisz? Nie jestem atrakcyjny, jestem Chris Redfield. A,
What? Bum! I drugi pewnie za mną jest. O dobra, jeden padł. Się rozpuścił. Dobra, to się przyda, Jill. Ile procent? 48? Dobra, już więcej nie skanuję. Nie chcę, żeby 100% było u Chrisa. Łup! Bum! A, nieważne. Dobra. Jej! Klucz trójząb. Gdzie z tym trzeba teraz iść? Tam. O! Marihuana. O! Chwila. Jego przeanalizuję. Kurde! Dziękuję. Myślałem, że kurde nie dostarczy mi wystarczająco procentów. Ja pierdził. A ty? O! Okej, może być. Jeszcze jeden skan i to będzie wszystko. Więcej już nie skanuję. Trzeba zostawić trochę tego wszystkiego dla Jill. Kurwa! Dobra. Chwila. No wybuchnij w końcu! O, dobra. Ominął mnie wybuch, cieszę się z tego. Dobra. Dobra. Jeszcze jeden chyba ten skurczybyk będzie. O, jest wybuchający jeden. Chodź tu. Nie strzelaj w niego, nie marnuj amunicji. Dobra. Zaraz razem z jakimś tam się ten? Tam za nim był jeszcze jeden, pewnie też wybuchł. Okej. Nie skarżę się. Cholera. Kurde, moje głupie naboje przez otwarte tekstury nie mogą przelecieć, no błagam. O. Dobra, nie skanuję już. Chwila. O, shit! Gin. O, o kurde. Skoro zrobiłem unik, to po co się leczyłem? Cholera. Spierdalaj. Kurwa. Ale dobra. Chyba wszystko. Wymarnowałem wszystkie marychy, ale to nic. Osiedl. Dobra, ciebie trzeba rozwalić. Albo? Kurwa! Nie zdążyłem. Pewnie. O nie, to jeszcze nie koniec. Będę musiał ten skan zmarnować pewnie. Czy nie ma tutaj nic? Nie ma. Winda jest zepsuta, co ty nie powiesz? Winda jest zepsuta, co ty nie powiesz? Więc chyba trzeba na dół pojechać. Nie ma innego wyjścia. Hmm?
A, dobra. To chyba wszystko. No. Nie, to nie jest wszystko. Cholera jasna. Będzie wyjście, nie martw się. Przytrzymując kwadrat, zwiększysz siłę swoich ataków wręcz. Może tu będą jakieś marihuany na zbyciu. A co ty tam gadasz? Nie słyszę. Przyjechałaś w ogóle z nami? O, jesteś, dobra. Ech. Muszę teraz uważać chwila, moment. I rozglądać się za marihuanami. Spróbuję nie walczyć. Widziałem coś tam. Czy to jest... A, widziałem. Dobrze, widziałem. Okej. Ani drgnie. Nie podziałało. A. O! Było blisko. Mogę przez szybkę ich przeskanować? Ach. Zdziwiłbym się, jeżeli by to zadziałało. Dobra. Wejdę tam i granatem. Dwa mam. Dobra, ten skurczybyk padł? Nie, jeszcze żyje. Teraz padł. I co? Jeszcze jeden granat mam. Tu teraz te w wodzie chyba będą skurczybyki. Shit. No co ty robisz, Jessica? Palnij go. Dobra, więc tak. Tak o. No co jest z tą ścianą? Dobra. Dobra. Przezorny zawsze ubezpieczony. Okej, dobra. Dobra, tu się robi niebezpiecznie. Padli? Padli. Teraz zdobędę za nich 1%. No ja! Kurwa. Dobra, nieważne. Pięć. Trzeba jakoś podejść do tego. Dobra, ten nie zauważył. Chwila, jak to... Zajebiście. Srać na Jill, ona sobie poradzi.
Kurde, nigdy w życiu takich problemów nie miałem w tej grze. Ja pierdzielę. O, dziękuję. Ani drgnie. Dobra, jest. A, cholera, jebnąłem się. O, i od razu nam amunicję oddali. Szczodre. Dobra, ze strzelbą tam pójdę. Nie! Ach. Jak zwykle wszystkie moje plany idą w pizdu. Ale hej, przynajmniej żyję. To się liczy. O! Dobra, nieważne, nie chcę się z nimi lać. A nie, nie otwiera się, nie mam wyjścia. Ach, oczywiście, że ten z kolcami tu będzie. Kurde, tym strzelającym idiotko się zajmij! Dobra, zawsze coś. Zawsze coś. O, dobra. Padnij nareszcie. I co? Ech. Dobra. Już jesteśmy. Wow. Ale jestem do dupy. Ale hej, udało się. Nobody home. Where'd you go, Jill? A jak widzicie, ten statek nie jest zalany, ponieważ to jest inny statek. Queen Semiramis. USS. Nieźle. Chwila. Wezmę sobie trochę wody. O, fuck! Myślałem, że słuchawki się odłączyły. Pociągnąłem niechcący za kabel. Dalej. A nie, to tylko zegar. Zegarek mój. Się wplątał w kable. Trafienie w słabe punkty wroga zadaje większe obrażenia. Oj, Queen Zenobia. No dobra. W tej grze jest pływanie! Dobra. Opuść maszynownię. Całe szczęście, że możemy to zrobić w jakiś sposób. Dobra. To, co trzeba znaleźć, to teraz rury zerdzewiałe czy coś. Gdzieś tu na dole powinny być. Jest! Jeszcze druga gdzieś powinna być. A i przy okazji oczywiście nie możemy zatrzymywać naszego oddechu na zbyt długo, bo inaczej się zadusimy. Gdzie jest jeszcze jedna? Tak przy okazji tu chyba nie ma limitu czasu. Przynajmniej mi się nigdy nie zdarzyło utopić o skryptowanie. Może najpierw muszę tej jednej rury użyć, żeby później ta druga gdzieś się znalazła. Je, quick time eventy. Cholera, prawie się udało. Widzę tam drugą. O!
nie lubię pływania w tej grze. Zawsze boję się, że się zaduszę. Już, gotowe. Udało nam się! Dobra, jak tam stoimy z amunicją, bo już nawet nie pamiętam. Kurde, martwić się o amunicję? W grze o nazwie Resident Evil? Oh my god, kto by pomyślał. Dobra. Aaaa, nie! Cholera. Nie jest źle. Mojego granata się pozbyłem! Amunicja, strzelba. O! Zaraz. O, mogę więcej podnieść. Jej! Więc wiem, czym teraz będę strzelał. O! Nie podnosi się, to jest taki sam poziom wody, jak był wcześniej. Zamknij drzwi bezpieczeństwa. Jak to się robiło? Kurde. Czwarty raz przychodzę tą grę i nie pamiętam, no. O. Wypierdalaj! No. Kurde, prawie bym dopadł to gówno. Wypierdal. O, dziękuję, Parker. Coś tu jeszcze jest? Nie ma. Gdzieś tu przeanalizowałem jakiś przedmiot. Gdzie on jest? Czyżbym go już podniósł? Albo gdzieś jest nie wiadomo gdzie. No i gdzie on jest? O. Okej. Nie działa. Już nawet wskazówki nie ma. To oznacza, że naprawdę nie działa. Tędy powinienem iść, tak. O Jezu Chryste, won! Już przeanalizowałem. A nie! Ukończony? Dobra. Zaraz. Jej! Ile procent? 76. Dobra, jest. Nic się tam... Kurwa, zabije. O. O! A nie, jeszcze żyjesz? Teraz już nie. Ta strzelba. Dobra, ciebie przeskanuję i będę miał 100%. Gdzie on jest? Słyszę te gówno, które się ukrywa w wodzie zawsze. O. Zabiję, kurwa, zabiję skurwysyństwo. Jeszcze mogę. O, i co? Jak ci się to podoba? Ta. O. O. Dobra. A
Ammo do maszynówy też nam się przyda. Jestem ciekaw, czy jakieś części podniosłem ostatnio. Ha, i co głupia wodo, teraz nie dasz nam się we znaki. Okej. Teraz trzeba będzie iść na samą górę, tam gdzie pokazali. Ładny widok. Gdzie nie spojrzeć, tam wszędzie jest woda. Dobra, rozumiem. Czemu niektórych dźwięków nie słyszę na telewizorze? Obrażenia 2. Dobra. Pistolet. Mam mało amunicji do pistoletu. Chwila. Ta, dobra, jest. Trzeba ci w końcu dać coś do ulepszenia. Obrażenia. Oszołomienie. Szybkość strzału. A nie, mam już 2. Dobra. Szybkostrzelność 1. Tobie wyjmę pojemność magazynka. Nie, dobra, rozumiem. Usuń. I dam tobie. O, 51. Czyż to nie jest piękne? Stop. A, dobra. Nie ma co. Mam jeszcze jakieś inne? Tutaj mam. Stop! W sumie niech zostaną te części tutaj w tym pistolecie. Okej. Kurde, chciałem zobaczyć mój inwentarz i nacisnąłem trójkąt, a przy trójkącie mam te granaty. Ja pierdzielę. Nie, dobrze idę, dobrze idę. Ach, to przez to, że w Silent Hilla grywam też. Ha! Ominąłem was. Chyba, że... Ach, nie dosięgnę. Trudno. Czyżby? Zamknięte. Dobra. W takim razie chyba musimy iść tędy. Tak, musimy iść tędy. O, wiem co teraz będzie. Przypomniało mi się. Kolejna walka z bossem. Semiramis. No jakbyście kurde nie widzieli tego gigantycznego napisu na tym statku, no. Ech. Siostrzany statek Queen Zenobi, co? Chyba siostrzano bliźniaczkowaty. Bliźniaczy raczej. No i tyle. Do widzenia, Chris i Jessica. Pa, pa. Dobra. Gdzie tu mogę teraz znaleźć marihuanę? Czy tędy muszę iść? Nie, nie muszę iść chyba. Nie, tędy będzie szybciej. Teraz windy te działają, nie? To teraz trzeba wziąć windę i pojechać windą. Pamiętam, tu też co będzie. Chwila, moment. Kurde! Znowu trójkąt wcisnąłem do jasnej ciasnej. Z przyzwyczajenia. Tu z 3. Szybko! Chyba sobie jaja robicie.
Tak, tych skurczybyków trzeba od razu zabijać. Bo oni nas rozwalają jednym ciosem. Przeładowałem, dobra. Okej. O, chwila. Mogę przeczytać. Ła! Nie, na bas grana notatka. Najdroższy przyjacielu, nie wiem co robić. Przepraszam, ale muszę iść dalej. Teraz śpią, ale obudzą się w końcu. Teraz mam szansę. Sama myśl o nich przyprawia mnie o ciarki. Ich ohydne ciała są nie z tego świata. Śmierdzą jak gnijąca padlina. A ich krzyki są jak echa z samego piekła. Ogarnia mnie taki strach, że trzęsę się nawet teraz, kiedy to piszę. Uważaj, nabrzmiałe pęcherze na ścianach to ich jaja. Dzięki nim mogą się regenerować. Nie myśl, że cię opuszczam. Robię to dla mojej rodziny. Będę się modlić o twoje bezpieczeństwo. I git.